Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich ducha i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte. Stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imię. Dwa tysiące lat temu, gdy umierał mistrz, jego uczniowie albo szukali nowego nauczyciela, albo wracali do swoich domów. 10 uczniów Jezusa zebrało się jednak razem, aby czuwać i czekać. Jednak Tomasz nie przyszedł, by czuwać wraz z przyjaciółmi i tym samym nie spotkał Jezusa zmartwychwstałego. Nie wiemy, dlaczego tak zdecydował. Może się przestraszył. Najprawdopodobniej nie uwierzył, że może być ciąg dalszy. Na szczęście dla wszystkich nic się nie skończyło, a dopiero zaczęło. Tomasz dowiaduje się tego od pozostałych. Jezus żyje, przyszedł. On dalej nie wierzy. Po 8 dniach postanawia jednak przyjść i dołączyć do uczniów. Jezus przychodzi i pozwala Tomaszowi na więcej niż komukolwiek innemu. Tomasz może go dotknąć. Może ciebie też nie ma tam, gdzie jest Jezus, na Eucharystii, w sakramencie pokuty. Może trwa właśnie twoje 8 dni, w których czekasz i potrzebujesz mocnego znaku. Potrzebujesz dotknąć Jego ran? Może zwątpiłeś w Jego miłość i chociaż wszyscy wokoło mówią, że Bóg cię kocha, nie wierzysz, nie doświadczysz tego. Może w twoim życiu straciłeś kogoś najbliższego i obwiniasz o to Boga? Może trwasz w grzechu i żyjesz tak, jakby Boga nie było? Może w ogóle nie wierzysz w istnienie Boga, który umarł na krzyżu dla twojego zbawienia, abyś ty mógł żyć? Może twoja wiara istnieje tylko w sferze rozumu, jest racjonalna, selektywna? Bóg kocha nas wszystkich, niewiernych Tomaszów. Daje nam czas. Czeka, aż przyjdziemy. Gdy decydujesz się przyjść, daje tak wiele. Możesz go dotknąć. Gdy uwierzymy, Jezus nazywa nas błogosławionymi. To błogosławieństwo dotyczy ciebie i mnie. Nie obwiniaj się, w życiu są momenty, w których nie widzimy nadziei. Wokoło jest ciemność, nie czujemy uzdrowienia, nie znajdujemy pociechy, nie czujemy bliskości. Pozwól, aby twoje symboliczne 8 dni się skończyło.
przyjdź do Jezusa. Bóg cię kocha i czeka, aż będziesz gotowy i dojrzały do tego, aby go przyjąć. Stań dzisiaj twarzą w twarz z Jezusem miłosiernym. Zwróć swoje serce do Jego cudownego serca i wraz z wypowiadanymi słowami: Jezu, ufam Tobie. Zaufaj drugi raz, jak Tomasz.